To nie koniec. Hajime Isayama, twórca serii Attack on Titan, według doniesień ma pojawić się w przyszłym roku i przedstawić nam dodatkowy tomik, w którym znajdzie się 18 nowych stron. Całość zostanie wydana jako artbook, w którym zawarte będzie tytułowe kilkanaście nieopublikowanych nigdzie stron. Określane jest to jako 35 tom mangi. W środku znajdziemy również ogrom szkiców, które powstawały na przestrzeni trwania serii. Ogólnie rzecz biorąc, nie oszukujmy się, Isayama sporo namieszał dodatkowymi stronami wypuszczonymi po teoretycznie finałowym chapterze mangi. Są jeszcze w sieci zwolennicy teorii, jakoby anime miało mieć trochę inny koniec. O tym opowiadam w tym materiale, link znajdziecie w opisie. Dodatkowy 35 tom ma zostać wydany 30 kwietnia 2024 roku. Cóż, sporo jeszcze przed nami czekania, ale zawsze możemy mieć nadzieję na przeciek. To w końcu czwarty element świata anime i mangi. Nie wiemy oczywiście, co dokładnie pojawi się na kartach 35 tomu, jednak w sieci już wrze od spekulacji. Czy to zalążek sequelu? Czy wyplasowanie zakończenia serii? A może kolejny segment? Równie dobrze może się okazać, że Isayama chce przedstawić jakąś ciekawą historię postaci drugoplanowych lub krótką, nazwijmy to, historyjkę członków korpusu. Wiele osób ma nadzieję, że będzie to poświęcone postaciom pokroju Levi'a, choć mi się wydaje, że to raczej będzie coś związanego stricte z zakończeniem. Mam tutaj na myśli taki aftermath, skutki zakończenia, bo choć poruszone one zostały na tych dodatkowych stronach finalnego chapteru, wciąż było to jedynie muśnięcie tematu. Inną możliwością jest przykładowo przedstawienie finałowych wydarzeń z perspektywy osób spoza głównej załogi. Takie coś z pewnością dodałoby pikanterii, klamrze tak popularnego wręcz tytułu. Zaznaczmy tutaj, że informacje pochodzą od leakera, kogoś kto publikuje wycieki, aczkolwiek te na ogół okazywały się sprawdzone. No i bardzo dużo sajtów związanych z anime teraz podaje dalej tą informację. Do tego, biorąc pod uwagę harmonogram publikacji anime, takie dogięcie hype'u ma sens, bo finałowy sezon ma mieć premierę 4 listopada 2023 roku. No i cóż, wszystko składa nam się w piękną całość. I tutaj zwracam się do Was. Co uważacie Wy? Jak myślicie, co takiego będziemy mogli znaleźć w tym tajemniczym 35 tomie? A, tak, vibe jakbyśmy wchodzili do piwnicy Jägerów. Ale coś w tym jest. Podyskutujmy, bo myślę, że macie w zanadrzu naprawdę sporo pomysłów. Dajcie też znać, czy lubicie taki krótki format informacyjny, czy raczej wolicie przeczytać o takich rzeczach wpis na karcie społeczności. Tak czy siak widzimy się w sekcji komentarzy.